Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: zabrano Pana mego z grobu i nie wiem, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale zwiniętą oddzielnie na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Do tej pory bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. W czasach Jezusa w Palestynie znano dwa rodzaje grobów. Pierwszy to taki, jaki powszechnie jest stosowany także u nas w Polsce. Groby kopane w ziemi. To tam składano ciała umarłych. I takie groby znane były przede wszystkim w niewielkich miejscowościach, dlatego że zgodnie z żydowskim prawem cmentarze, nekropolie musiały być sytuowane poza miastami albo poza osadami, nie wewnątrz. W związku z tym, jeżeli wioska była niezbyt rozległa, to niedaleko niej sytuowano cmentarz i ludzie mieli w miarę blisko na groby swoich zmarłych. Tak więc bardzo często przy tych niewielkich osadach praktykowano pochówki w grobach kopanych w ziemi. Trzeba nam jednak dodać, że składano tam ciała zmarłych owinięte w całun, ale nie w trumnie. Trumien w czasach Chrystusa właściwie nie stosowano. Ciało owinięte w całun składano do grobu i wtedy przysypywano je ziemią. Jednak w wielkich miastach, a zwłaszcza w Jerozolimie, stosowany był drugi rodzaj pochówku, mianowicie chodzi o groby, które były drążone w skale. Ponieważ Jerozolima była stosunkowo dużym miastem w czasach Chrystusa, a cmentarze musiały być sytuowane poza miastem, dlatego ludzie chcieli mieć w miarę blisko do grobów swoich krewnych, praktykowano więc tak zwany powtórny pochówek. Taki właśnie był grób Jezusa. Był to grób wydrążony w skale. Na tej półce grobowej kładziono ciało zmarłego owinięte w całun i przesłaniano kamieniem wejście do takiej pieczary grobowej. Po mniej więcej roku od pogrzebu mężczyźni należący do rodziny zmarłego odsuwali taki kamień i zbierali pozostałe szczątki zmarłego po roku do skrzynki, kamiennej skrzynki, którą nazywamy ossuarium. Ossuarium od łacińskiego słowa ossa, oznaczające kości. To skrzynka, która ma mniej więcej 60 cm długości, 30 szerokości i 30 wysokości. To tam składano pozostałe szczątki zmarłego i w ten sposób zamykano tę skrzynkę i kładziono ją na nagrobnej płycie. W taki właśnie sposób w jednej grobowej pieczarze, gdzie mieści się ciało jednego dorosłego zmarłego, można było umieścić 6 albo 7 ossuariów. W ten sposób był to grób zbiorowy i cała rodzina miała swoich krewnych w jednym miejscu. Taki właśnie był grób Jezusa i kiedy Maria Magdalena pojawia się wczesnym rankiem przy grobie Jezusa, widzi, że kamień jest odsunięty. Zobaczyła, że nie ma tam ciała Jezusa, dlatego oznajmiła to apostołom i wtedy Piotr z Janem na wyścigi biegną do grobu. To Jan przyszedł pierwszy do grobu, ale udostępnił wejście jako pierwszemu Piotrowi, a później sam wszedł do wnętrza grobu. Bardzo mnie zawsze zastanawia to jedno proste zdanie, które święty Jan pisze sam o sobie. Wszedł, zobaczył to, co mieściła ta komora grobowa i mówi o sobie święty Jan w dwóch prostych słowach. Ujrzał i uwierzył.
Tak sobie czasem myślę, czy Jan nie był człowiekiem naiwnym? Czy wystarczyło, że zobaczył leżące płótna, chustę, która była zwinięta osobno i to już go przekonało o zmartwychwstaniu? Czy nie można było pomyśleć, jak to proponowali później Żydzi, tę hipotezę o skradzeniu ciała Jezusa? Otóż wydaje się, że dzisiaj coraz bardziej w egzegezie przybiera na sile bardzo ciekawa interpretacja tego fragmentu, który opowiada nam, co zastali Piotr i Jan, kiedy weszli do pustego grobu. Aby tę interpretację uchwycić, trzeba nam odnieść się do zwyczajów grzebalnych w Palestynie I wieku. Wyobraźmy sobie, że przygotowanie ciała zmarłego do pochówku wyglądało w taki sposób, że brano najpierw całun. Całun, czyli taki materiał około 5 metrów długości, 1 metr szerokości, to było często grube płótno i na jednym końcu tego całunu kładziono ciało zmarłego, które od razu przykrywano olejami. Dlaczego? Dlatego, że w takim ciepłym klimacie, czasem klimacie pustynnym, czasem klimacie bardzo gorącym w tych krajach Bliskiego Wschodu, ciało rozkłada się bardzo szybko. Żeby więc troszkę opóźnić rozkład ciała, stosuje się zwyczaj namaszczania. Najpierw więc namaszczono ciało Jezusa bezpośrednio. Później przykryto drugą częścią całunu ciało Jezusa i na sam całun, na samo to płótno, kładziono drugą warstwę olei. A wtedy przystępowano do opasania ciała tak zwanymi chustami, jak mówi święty Jan, albo przepaskami. Chodzi o to, że bierze się kawałki materiału, które mają około 20 cm szerokości, ale kilka metrów długości, takie długie wstęgi, i wtedy ciało przepasuje się w poprzek. Kilka razy zawija się, tak aby przygotować właśnie to ciało bezpośrednio do pochówku. I na te wstęgi, na te przepaski nakłada się już trzecią warstwę oleju. I dopiero na samym końcu nakłada się także na głowę zmarłego chustę. Tym razem chusta ma przede wszystkim znaczenie symboliczne. Przykrywa się twarz zmarłego, a przykrycie twarzy oznaczało tyle, że tej osoby nie ma już pośród żyjących. Dlatego, że dla starożytnych twarz oznaczała całą osobę. Wystarczy wspomnieć choćby o teatrze greckim. Aktorzy nie przebierali się za postacie, które grali, ale jedynie trzymali maskę przed swoją twarzą i w ten sposób ta zmiana twarzy, maska, wskazywała na osobę, która jest odgrywana, która jest bohaterem sztuki. Dlatego też Żydzi, nawiązując do tego zwyczaju, przykrywali twarz zmarłego chustą i znaczyło to tyle. Tej osoby nie ma już w świecie żyjących. Tak więc pierwszy ważny sygnał, który dotarł do apostołów, gdy weszli do grobu, to ten, że chusta, która miała oznaczać Jezusa, nie ma już w świecie żyjących, zwinięta jest na oddzielnym miejscu. Natomiast drugi widok, jeżeli ta hipoteza jest prawdziwa, a wiele wskazuje na to, że tak, mógł być niezwykle fascynujący. Mianowicie wyobraźmy sobie takie twarde płótno. Czasem możemy pomyśleć o nakrochmalonym materiale, który staje się bardzo twardy. To takie właśnie twarde płótno, na które położono gęste oleje, bardzo szybko w ciepłym klimacie zasycha, zaskorupieje. Mógł więc Piotr i Jan zobaczyć taki owal, kształt człowieka, coś na kształt mumii egipskiej, nienaruszony w swojej strukturze. Tak jakby rzeczywiście cała ta struktura całunu i tych przepasek, którym całun był owinięty, była zaskorupiała, bo te oleje były gęste, ale wszystko to przypominało mumię egipską, jednak była pusta w środku. Kiedy apostołowie dotknęli tego owalu, okazało się, że nie ma tam ciała Jezusa. To rzeczywiście bardzo przekonujący znak zmartwychwstania. A wiemy, że Jezus po swoim zmartwychwstaniu potrafił przenikać skalne mury, pojawiał się wśród apostołów pomimo drzwi zamkniętych i to tak jakby ciało Jezusa wręcz wyemitowało przez ten całun i dlatego nie było go już wewnątrz, w środku.
Ta hipoteza znajduje także potwierdzenie przy badaniach całunu turyńskiego oraz przy badaniu chusty z Manopello. To właśnie tam, można powiedzieć, Jezus, który wyemitował przez ten całun, odbił swój wizerunek. Jeżeli rzeczywiście taki kształt zobaczyli apostołowie w grobie Jezusa, to nic dziwnego, że natychmiast przekonali się o zmartwychwstaniu. Niedługo później, gdy apostołowie zobaczyli tę scenę, pojawia się przed grobem Maria Magdalena. Nie ma już tej sceny opisanej w dzisiejszej Ewangelii, ale jest ona naturalną kontynuacją tego, co tam się dokonało. Kiedy Maria Magdalena początkowo myśli, że spotyka ogrodnika, ostatecznie okazuje się, że to Jezus, to pragnie przypaść mu do nóg, a Jezus mówi jej: nie dotykaj mnie. Noli me tangere, to słynny motyw w rzeźbach albo w obrazach, kiedy Maria Magdalena klęczy przed zmartwychwstałym Jezusem, próbuje go dotknąć, Jezus jednak mówi: nie dotykaj mnie. Dlaczego? Dlatego, że i tutaj święty Jan sięga po bardzo głęboką teologię. Mówi mniej więcej tyle: Jezus Marii Magdalenie, nie dotykaj mnie, ale idź do moich braci, idź do apostołów i powiedz im, że wstępuję do Ojca. Jeżeli szukasz Jezusa zmartwychwstałego, to nie znajdziesz go w grobie, bo grób jest pusty. Jeżeli dzisiaj naprawdę szukasz zmartwychwstałego Jezusa, to usłysz to, co usłyszała Maria Magdalena. Idź do moich braci, czyli idź do rodzącego się wtedy Kościoła. Dziś zmartwychwstałego Chrystusa odnajdujemy w Kościele, a nie w grobie, który pozostał pusty.